Cześć, nadszedł poniedziałek, jest tak coś po 10 i jedziemy teraz do centrum, bo wczoraj o 11, późno wróciliśmy z tej azdy, jeszcze coś jedliśmy i ja w pewnym momencie, przecież my nie zrobiliśmy zdjęć do tych paszportów, a my tu przyjechaliśmy po to, żeby dzieciom wyrobić paszporty. No, ja wiedziałam, że czegoś zapomniałam i że to będzie coś bardzo ważnego. Ale dobra, znalazłam w internetach, gdzie można szybko zrobić zdjęcia paszportowe. Oczywiście ami te kropki po ospie. Ospa już się skończyła, w sensie ten etap zaraźliwości i jakichkolwiek objawów, no ale kropki są. I to też takie fajne, pokaźne. No trudno. Wiecie co, wzięłam podkład. Może fotograf powie, że to nie będzie kolidowało z zasadami zdjęć, może mu tam trochę te kropki przysłonie, żeby, wiecie, kolor skóry, wszystko się zgadzało, ale jednak żeby kropek nie było. No a jak nie, no to będzie paradował przez 5 lat kolejnych z kropkami na zdjęciu. Ja przez 10 lat paraduję, znaczy będę musiała paradować przez 10 lat, czyli już parę lat paraduję z moim pięknym zdjęciem w paszporcie, które miałam zrobione z zaskoczenia. Pan mi powiedział, a też sobie zrób. No i zrobiłam, a ja bez make-upu, zmęczona i tak dalej, na drugą stronę. To ten drugi przystanek. No. W stronę, aha, no tam też jest, dobra. Pomyliłam te, bo chciałam iść na przejście, a tu jest bliżej przejście. Na drugą stronę ulicy. Cały czas mylę stronę ulicy, w sensie nie wiem, z którego przystanku, co mogę w tą stronę jechać i kiedy, więc potrafię 3 razy przejść z jednej na drugą stronę, bo nie jestem pewna i sprawdzam to po 3 razy. Dobra, widzimy się, nie wiem, w centrum. A, no i spokojnie, room tour będzie, tylko bardzo długo spałam. Ja chciałam w ogóle, żebyśmy o 8 wyszli, a jest po 10. Nie udało nam się wcześniej, bo ja wstałam po 8. Dobra, stąd jedziemy, to zaraz będzie, a już go nawet widzę chyba, tam jedzie. No, więc wyszliśmy dużo później. Myślałam, że rano wam zrobię ten room tour przed wyjściem jakoś albo coś, ale no nie było czasu, bo wstaliśmy zanim człowiek zje, umyje się, ubierze i tak dalej, no to... No, a czas leci. Dobra, jedziemy. No i tutaj przyjechaliśmy do fotografa i my już jesteśmy po... I bardzo polecamy. Ja się pokażę. Tak, ja panu wydam bardzo fajną ocenę na Google'ach. Zresztą ja czytałam opinię, dlatego też tutaj przyszłam. I to jest pierwsze z takich, które mi w ogóle wyskoczyły w polecanych w Google. Naprawdę przyszliśmy. Pan zrobił dzieciom po jednym zdjęciu wszystko. Sprawnie poszło. Dosłownie w 5 minut mieliśmy zrobione zdjęcia. 5 minut tam spędziliśmy. Może 7 w polotach. Pan był bardzo miły, usługa była w miarę tania, bo tam chyba pakiet kosztuje 8,50, 4 zdjęć, więc no naprawdę, przychodzisz, cykają. Aha, do zagranicznych dycha. No, no to dyszka za 4 zdjęcia, no to jest całkiem spoko. Więc tutaj ja pamiętam, jak ja robiłam swoje pierwsze chyba zdjęcie do dowodu, albo jak się robiło do legitymacji, szło się do fotografa i się czekało później tydzień czy tam parę dni, żeby odebrać zdjęcia. Teraz wchodzisz, przychodzisz. Ja wiem, może to głupio brzmi, nie? Zachwyca się po prostu usługą, która już wiele lat trwa, ale faktycznie ja jak sobie zasięgnę pamięcią, to naprawdę było... wydarzenie, iść do fotografa, zrobić zdjęcie do dokumentu. A teraz już od paru lat, no, wygląda to w ten sposób, nie? No i fajnie, no bo chcę podkreślić to, że gdyby nie takie usługi, to byśmy, to, no bo my się obudziliśmy z ręką w nocniku. Ja mówię, ty cholera, prawie środek nocy, a ja sobie przypomniałam, że przecież do paszportu to trzeba zdjęcia jeszcze dołączyć. No, no i by było po ptokach, nie? A tak... Szukasz w Google'ach, to się tym zajmuje, idziesz i masz. To mi się podoba. To mi się podoba. Jeśli chodzi o teraźniejsze czasy, to mi się bardzo podoba. Dobra. No to teraz idziemy. Mamy jeszcze trochę czasu. Nie wiem, gdzie teraz idziemy. Może sobie podjedziemy gdzieś do centrum. Nie wiem, czy wam mówiłam, ale śmigamy sobie na rodzinnych biletach dziennych. Wczoraj
wczoraj kupiliśmy bilet od razu, jak byliśmy w tym McDonaldzie, kupiliśmy bilet za 10 funtów, czy tam 10,80. No i cały dzień sobie jeździmy tymi wszystkimi autobusami po całym Edynburgu. Komunikacja jest fajna, chociaż tak jak mówię, mam problem z tym, żeby określić, z której strony na mapie jest taki przystanek, w którą stronę jechać i tak czasami się jeszcze gubię. Ale ogólnie autobusów jest dużo, wszędzie można dojechać. Czasem bardziej sprawnie, czasem mniej. Bardzo mi się właśnie podoba ta opcja tych familijnych biletów, bo tak naprawdę przejazd w jedną i w drugą stronę by nas tą dyszkę kosztował, gdziekolwiek byśmy pojechali, a tak to jeździmy cały dzień do pierwszej w nocy, więc naprawdę bardzo fajnie. A dzisiaj kupiliśmy drugi, także możemy korzystać, możemy jeździć. Jesteśmy, dotarliśmy na miejsce, jesteśmy przy konsulacie. Dobrze, a my teraz idziemy na Victoria Street. Zawsze na zdjęciach Edynburga, zawsze mi się bardzo ta uliczka podobała, zawsze chciałam tu przyjść. Jakieś lampki winna się napić albo coś. Victoria Street, daj mi rączkę. Okay. Byliśmy na show. Byliśmy na show. A to jest tutaj, dokładnie, o to mi chodziło. I tam idziemy na lody, tak? Dobra, chodźmy tędy. Amadeuszowi się. Widzieliście, oglądaliśmy show, wymieniłyśmy się z panią wizytówkami i ja mam. I wiecie, ty, jak ty jest. Masz, obserwować. Tu ma zielony sticker, ja mam. A, dostali stickery od pani. Albo tatuaże. Nie wiem, co to jest. Nie umiem je wysiągnąć. Takie naklejki chłopaki dostali od a pani. Ty masz zielonego, innego to ten. I co? No i się teraz zagubiłam, a mnie trochę rozproszył. Teraz wam pokażę widok z góry. Teraz wam pokażę widok z góry. Jesteś Ami? O, tak to wygląda.
No to proszę Państwa, to o co jesteśmy tutaj, tu gdzie byliśmy. Tu gdzie byliśmy i będzie ta lampka wina, gdyż iż ponieważ lampka czeka, jeszcze czekamy. Spokojnie. No, dobra. Czekamy na jedzenie, nawet udało nam się po którejś próbie dostać stolik bez słońca, ponieważ siedzieliśmy w słońcu, gdzieś tam zmienialiśmy trochę te krzesła, bo wiecie co, ja wam pokażę. To jest tak, są parasole i my tam siedzieliśmy, tam za Amadeuszem, przy tym najbardziej nasłonecznionym siedzeniu. A tutaj, o proszę Państwa, zwolniło się wreszcie. My cieszyć się cieniem, bo jest tak gorąco, jest taki upał. Już, tam przy tym stole, jak siedzieliśmy, już Amadeuszowi daliśmy czapkę od Krzyśka, żeby sobie na głowę założył, bo tym on był tak bardziej schowany w cieniu. No i tak to wygląda. Także mamy fajne miejsce, jest tu bardzo ładnie i mam nadzieję, że będzie pyszne jedzenie. To się zobaczy. No ale lampka wina w tym miejscu będzie. Zdrów to. Bardzo dobra. To jest właśnie zamawianie Krzyśka. Znowu zamówił jakieś muszle i zaraz stwierdzi. Wiecie co on zaraz stwierdzi, że mu jednak nie smakują i że on jednak to nie lubi owoców morza. I tak jest za każdym razem. No ale dobra. Smacznego. No. Za to ja zamówam sobie dobre jedzonko. Dobra, moje brokuły przyszły już jakiś czas. Ja tak siedzę i czekam, bo zamówiłam sobie jeszcze koszyczek z chlebem i masełkiem. Wiecie co? Z masłem, bo jeśli chodzi o opcje wegetariańskie, znaczy wegańskie, tutaj wegańsko za bardzo nie ma, nie ma za dużego wyboru. Są fajne rzeczy, ale... no tak, bardziej wegetariańsko niż wegańsko. Można sobie coś zjeść, dlatego wzięłam sobie ten koszyczek chleba z masełkiem. No. A teraz będę jadła te zimne brokuły, bo już mi wystygły po prostu. Mogłam od razu jeść. No dobra, jest mały problemik. Siedzimy, czekamy, ja już zjadłam te brokuły. Krzysiek już tak, już mu się ten lód roztapiał w tym drinku, więc go też już tak wypił. No, ja tutaj tą lampkę tak czekam na ten swój chlebek z tym... z czym? Z masłem. Dzieci dalej lodów nie mają, już wiecie, 40 minut minęło. Poszłam do pani i okazało się, że ten chleb, który tutaj przyszedł w koszyczku do tych muszel, nie był do tych muszel, tylko był to mój chleb. Do tego był bez masła. Oni mi go zeżarli. Dosłownie. Myśląc, że to Krzyśka. No. No i poszłam... No tak brzydko powiedziałam, no. No i poszłam tam właśnie. No, nagle lody się pojawiły, lody przyszły. Prawdopodobnie o nich zapomnieli, przeprosili ten chleb. Pytali się mnie, czy chcę zamówić ten chleb. Ja mówię, nie, już nie chcę tej bagietki, już nie. Bo mi się szczerze mówiąc odechciało. No ale dobra, no najważniejszy człon, lampka wina jest, więc się delektuje pięknym miejscem. I puszczamy to w niepamięć. Musiałam się wygadać. Wygadałam się, puszczamy w niepamięć i dalej tutaj Enjoy of Edinburgh. No. Ale ja widzicie tu coś? Bo Krzysiek siedzi tam. A on tutaj mi za plecami wyczaił. O, tego tutaj. Ja nie wiem, jak on go zauważył. On jest tak tam, jaki pająk tam idzie. Ja mówię, no nie mów, że za mną. On, no tam za tobą. Się spodziewałam jakiegoś bydlaka. I się okazuje, że taki mały pającek. Jak on go dojrzał, ja nie wiem. Patrz na tego, jaki ma kot. Patrz tego.
Bardzo ładne. Gdzie te dzieci się turlają? A my znaleźliśmy Wojtka. A teraz zobaczcie Wojtka. A zobaczcie, gdzie się z tym McDonaldem władowałam. Brawo my! Swoją drogą dzisiaj przeglądałam jeszcze listę, którą mi Celina wysłała odnośnie fajnych miejsc w Edynburgu. I mówię, opatrz, to jest jakiś cmentarz. I w sensie, bo czytałam tą listę i tam był ten cmentarz. Mówię, fajnie by się było przejść, ale jeszcze coś wybierzemy na jutro, bo już dzień się kończy. Ale coś w naszej kwaterze wybierzemy na jutro. I teraz weszliśmy na ten cmentarz, ja mówię, no, a ten może to ten cmentarz, co Celina mówiła, ty, faktycznie to ten cmentarz, ale zaraz się tu przejdziemy, tylko sobie zjemy faktycznie, bo nie będziemy tutaj z McDonaldem łazić po cmentarzu. Dobra, chłopaki, chodźcie najpierw ten, a zaraz tu wrócimy, bo jesteśmy na miejscu, to super, to bardzo chętnie zobaczę ten cmentarz. I oto jeden, proszę Państwa, z najbardziej ekskluzywnych McDonaldów. Z widokiem na zamek. I na las zabaw. No wiem. Tymon jednak nie zjeżdża. Boi się. Bolało tutaj, a mi też tak mówił, a fajnie było? Tak. Dałeś radę, co? Tak. Ale przełamałeś się, brawo! Brawo! I dostajesz order za super brata, brawo! No, zjeżdżalni nie było końca, ale dotarliśmy w końcu na ten cmentarz.